Niektóre remonty dróg zakończą się jeszcze w tym roku. O szczegółach opowiedział naszym dziennikarzom zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu Bogusław Rogiński. Jeszcze w tym roku zakończy się remont ulicy Bystrzyckiej. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. To jednak nie jedyna wałbrzyska ulica, która jest przebudowywana. Skrzyżowanie Lelewela z ulicą Wrocławską oczywiście zakończy się również przed świętami w sensie przejezdności, w sensie chodników, tylko też tak proszę mnie nie trzymać do końca za słowo, bo jeżeli spadnie śnieg jutro i będzie leżał do marca, to jakby mogą się te plany zmienić. Trwają prace na ulicy De Gaulle'a. Napotkano na trudności związane ze światłowodami. Mimo to inwestycja ma być zakończona do lipca przyszłego roku. Może się wydawać, że w ogóle tam prace są niewykonywane. Natomiast to jest znowu ta sytuacja, że jesteśmy pod fundamentami. Pod fundamentami, bo mówię tu o przebudowie dolnej części wiaduktu i prace odbywają się na dole. Remontowany jest także odcinek ulicy Moniuszki. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, prace potrwają maksymalnie do końca grudnia. Remont chodnika dopiero w przyszłym roku. Trwają także prace związane z przygotowaniem do budowy obwodnicy zachodniej Wałbrzycha. To ogromne zadanie logistyczne, przyznaje Bogusław Rogiński. Konieczne będzie m.in. uaktualnienie całej dokumentacji, co jest niezbędnym krokiem przed rozpoczęciem właściwych prac.